Przygotowane przez uczniów suwalskich szkół karmniki zazwyczaj schodzą jak świeże bułeczki. Drewniane, klasyczne domki lęgowe dla ptaków robione są tradycyjnie dwa razy do roku, tym razem przez uczniów zespołu szkół nr 6 przy ulicy Brzostowskiego. Mieszkańcom rozdali je za darmo nadzorujący akcję urzędnicy miejscy. 200 karmników rozeszło się w mgnieniu oka. Ludzie są zainteresowani, z tego co widać, chętnie korzystają z tych budek. Co pana tutaj przywiodło? Ktoś co pana zachęcił? W jaki sposób? No kolega właśnie mnie zaprosił. Tak nie wiedziałem nawet do końca, że ta akcja taka jest. No i poinformował mnie, że jest. No i sam jechał. Razem przyjechaliśmy po prostu skorzystać z tej okazji. Największą korzyść będą miały z tego ptaki, a tak się składa, że nadają się one dla większości gatunków gniazdujących w Suwałkach. Ja dokarmiam przez cały rok sikorki. Mam swoje robione, ale chciałem zobaczyć, jak tu zrobione. Co, jak pan ocenia? No, takie M3 małe, bo moje są M6. Celem akcji jest z jednej strony dbałość o zwierzęta, z drugiej praktyczna nauka zawodu technik technologii drewna. Kolejna akcja odbędzie się zgodnie z zapowiedzią ratusza we wrześniu.